Dzień dobry, tutaj weryfikacja stanu pojazdu Toyota Corolla. Zaczynamy od nuty na drążku kierowniczym. Prawa strona. O, tutaj słychać nadmierny luz dochodzący z tego drążka. Następnie mamy tutaj sparciałe tuleje wahaczy przednich. Spróbuję zademonstrować. Pokaż na tą tylną tuleję od góry. Tu widać, jak ten wahacz cały chodzi. Z drugiej strony jest sytuacja analogiczna. Od góry pokaż tutaj. Tuleję najlepiej, żeby uwiecznić. Następnie tutaj mamy skorodowaną wodnicę. Jest wyciek płynu wodniczego. Także kwalifikuje do wódnicy, że tak powiem, do wymiany. Tutaj z lewej strony na przegubie wewnętrznym jest wyciek smoloru. Do wymiany jest mieszek przegubu wewnętrznego, lewa strona. Następnie idziemy do tyłu. Tutaj jeszcze z przodu mamy tak, uszkodzone mieszki łączników stabilizatora. A tutaj będzie widać. Jest luz na stabilizatorach. Następnie są do wymiany tuleje stabilizatora, które są tutaj. One raże z grzybem, a dwa są wyrobione w środku i jest luz już na stabilizatorze, co też powoduje to, że on puka. I tutaj mamy o drugą stronę. Tutaj widać lepiej. Dobra, idziemy do tyłu. Tutaj mamy opory toczenia kół, z tyłu nie kręci się to koło swobodnie, także do rozebrania jest układ hamulcowy, że tak powiem, z tyłu. Tutaj jest prawa strona, trochę lżej się to kręci, ale do rozebrania jest układ hamulcowy z tyłu i do wyczyszczenia tak naprawdę prowadnicy, jarzma i zobaczyć co dalej wyjdzie. Dziękuję.